Wiecie co, tak sobie siedziałem dzisiaj, przeglądałem moje filmy i stwierdziłem, co ja robię ze swoim życiem. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony K do L do I do N w krótkim filmiku informacyjnym o nadchodzącym Q&A 4. Co to znaczy? To znaczy, że będzie Q&A 4. Nie ukrywam, że filmy tego typu bardzo dużo pochłaniają moich zasobów czasowych, bo naprawdę trzeba tam się troszkę naskładać, narobić, ale nie narzekam, lubię to. Chciałem nagrać to bardzo szybko, bo remont robią na górze, na dole, wszędzie robią remont, więc towarzyszy mi nieustający, przyjemny dźwięk wierteł ściania. Jak pisałem na Facebooku wczoraj, Q&A 3, czyli ostatnia część filmu tego typu, była półtorej roku temu, w marcu 2017, więc naprawdę dużo, dużo kupa czasu minęło od tego ostatniego filmu i stwierdziłem, że tak, no w zasadzie to tyle się wydarzyło, że no... Można by zrobić Q&A 4, prawda? Tym bardziej, że zawsze mam bardzo dużo fanu i bardzo dużo przyjemności z odpowiadania na wasze nie do końca czasem mądre pytania. Ale dlatego też spodziewajcie się nie zawsze mądrych odpowiedzi. Więc moi drodzy, ogłaszam nadchodzący film Q&A 4. Jeśli macie jakieś pytania, to pod tym filmem jak najbardziej możecie je zadawać. Wrzucę ten film też standardowo na Facebooka i tam też pod tym facebookowym postem będziecie mogli zadawać pytania. Postaram się na te najmądrzejsze, nie najmądrzejsze, to było bzdurne, na te najciekawsze odpowiedzieć w pierwszej kolejności oczywiście. Jinxiu, pokażesz się fanom, ty skurwy uciekinierze. Jesteś pierwszy raz przed kamerą, zakrępujesz się, łapę na mikrofon. Patrzcie jaki kurwa DJ, patrzcie jak się powodzi, patrzcie kurwa jaki sadeł. Patrz jakie kurwa sadło, gruba spierdolone. Znaczy ładny go tak jesteś, kocham ciebie. Proszę nie denerwować się faktem, iż za mną znajduje się burdel w postaci książek, które niczym domino zawaliły się jedna na drugą. Stało się tak dlatego, gdyż kamera, na której teraz się patrzę, widzicie, ruszam się. Kamera się tylko delikatnie rusza, wcześniej ruszała się kurwa tak. No i żeby to oczywiście zniwelować, potrzebowałem zapodać dwie książki pod tą kamerę. Taki, wiecie, profesjonalny statyw youtubera, nie? Ale żeby wyjąć te książki, musiałem je wyciągnąć właśnie tam z tyłu. No i podczas wyciągania tych książek, reszta książek zjebała się, jak widać, pociągając za sobą ten oto wazon. Ten wazon prawie już był na ziemi, ale dzięki błyskawicznemu refleksowi, którego nabyłem grając z WoWa, złapałem w locie wazon. Wazon natomiast zdupczył element elektroniczny, który na szczęście się nie rozbił, ale zdupczył się. Wszystko się dobrze skończyło, nic się nie zniszczyło, także jestem zadowolony generalnie z tego filmu. Żadnych strat w ludziach, w sprzętach, więc naprawdę szanuję się. Wszystko się nagrało, ale naprawdę daruję wam to nagranie, bo to jest dramat. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam jeszcze raz do nadsyłania filmów, co ja pierdolę, do nadsyłania pytań do filmu Q&A 4. Ja oczywiście będę te pytania czytał. Osobiście będę je czytał. Chcesz, żebym przeczytał twoje wypociny? Masz szansę. Nie spierdol tego. No i to by było chyba na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. Buziaczki.